Rafciu, moja matka mojej dziewczynie zabrała jej telefon, bo zobaczyła moje znajomości z dziewczyną. Jakieś rady, jak się jej matce dobrze wytłumaczyć? Dobrze wytłumaczyć matce. Powiedz, że w sumie jest równie ponętna albo równie ładna co jej córka. Myślę, że zrozumie. Starsze kobiety mają ten problem, że one czują się pominięte. One tak naprawdę są zazdrosne o córki. Więc jeżeli córka ma przykładowo 18 lat i one po prostu są zazdrosne o córki, to nie jest tak, że jak ty powiesz jej 18-letniej córce, że ją ona jest zła z tego powodu, bo ona się cieszy w głębi serca, że jej córce będzie dobrze. Ale też jest jej przykro, bo wie, że jej nie ma kto. Znam historię, gdzie było dwóch kolegów i jeden kolega pompował córkę, drugi matkę. Jakby co one o sobie wzajemnie nie wiedziały. W sensie nie jeden ziomek obie, tylko jeden kolega pompował matkę, drugi kolega pompował córkę. Niesamowite. Zazdro. Co-main evencie gali zmierzą się powracający do klatki po rocznej przerwie i bokserskim zwycięstwie nad Alanikiem Patryk Bandura Bandurski. Z powodu kontuzji kolana Patryka panowie zawalczą ze sobą właśnie w boksie. Nie, tu nie chodzi o to, ile waży. Bandurski po prostu lubi. Nie, moim zdaniem Bandura wygra ten pojedynek, przewalczy sobie pierwszą rundę bardziej na wstecznym, będzie go kąsał czasami prostymi i w drugiej rundzie już przejmie inicjatywę. Szeliga jest dobry, ale wydaje mi się, że Bandury doświadczenie w boksie jest bardzo istotne. Poza tym widać było, że Bandura taki całkiem opanowany był na swojej pierwszej walce z Alanem. No i ta przewaga gabarytów, jeżeli chodzi o wzrost czy zasięg, robi swoje. Main event łódzkiej gali to paradoksalnie walka o to, by nie zyskać miana jednego z najgorszych, o ile nie najgorszego zawodnika w historii Polski. Nie, nie pra. Chociaż z drugiej strony mamy takie top 3, mamy świętą trójcę we Free Fight. Nie! Jeszcze jest Olejnik. Olejnik, Wardęga, Fabiański, Nitro. Powinni zrobić walkę dwóch na dwóch. A potem tych dwóch, którzy wygrało między sobą. Natalia na czacie zapytała, jesteś nadal w związku? Natalia, kochanie, zależy kto pyta. Nie, Natan no żartuję, poszedł nawet no, o krok jestem, dalej, no. Gdyż między... Natalia przyjechała mi zrobić jeść. Jak było? Tak nudno. Nudno? To pani ci goliła, to chciałaś, żeby co się tam działo? No byłaś na depilacji. Żeby coś włożyło do środka. No bo to coś. Byłam na tańcach przecież. Na jakich tańcach? Na tańcach. To jest jakiś tańczysz? Nie, sama. Ale nudne to, w ogóle ani teraz się nie zmęczyłam. Widzisz ten biceps? Ja po prostu... Widzisz ten biceps? Jestem zbyt uzdolniona i ja powinnam skoczyć od razu na wyższy poziom. Dobra, mam pomysł. No. Bo mówisz, że tańce cię nie usatysfakcjonowały, były zbyt łatwe. Tak, więc i lubisz, no? Lubisz się rozwijać. Więc idę na siłownię. Lubisz tak. Się rozwijać więc mam iść do i jesteś ambitna. Więc mam iść do kuchni i zrobić. Tak, jedzenie. Kolacyjkę trzeba zrobić. Naprawdę. Brzuch mi zmalał. Ja widzę właśnie. Taki no. Kręsły jest. No bo robię pompki za 5 zł. Tak? No. Ile zrobiłeś? 2. Też umiem. Nie, muszę zaraz 30 będę musiał to zrobić. To dawaj tutaj, zobaczymy kto więcej pompek zrobi. Nie, to za darmo nie rób. To jak ci ktoś wyśle, jak ktoś wyśle 100 zł, to robię pompki razem z nim. Ale nie zrobisz 30 pompek. Zrobię. Nie zrobisz 30 zrobię pompek. 30 pompek. O dobra. Jak nie, zrobisz 30 dajmy, pompek? Dajmy 20. Dobra, ale męskich. Męskich. Jak zrobisz 20 męskich pompek, no. To dam ci 20 zł. Dobra. Ale żebyś zrobiła, oni muszą dać 100. Okej. Dobra. Pod koniec transmisji na wizję dodzwoniła się niejaka Beverly, która wprost spytała Sylwestra Wardęgę, jak się czuje z tym, że zniszczył swoim materiałem dotyczącym afery Pandora Gate życie Boxdela. Co ciekawe, kobieta posługująca się pseudonimem Beverly podczas rozmowy zaznaczyła, że nie ma nic wspólnego z federacją. Dobra. Jedno trzeba przyznać im. Wykop to są specjaliści, jeżeli chodzi o życie detektywa. Nawet sam fakt, że tak krótko po rozmowie dokopali się, że jest to partnerka z rozpary, to jest jakiś hit totalny. Naprawdę. Ej, z drugiej strony bez kitu. A może osoba na wykopie, która napisała o tym, że to jest partnerka rozpary, to jest pracownik albo ekspracownik Fame, który ten głos już wcześniej bardzo dobrze znał? Powiem wam, że to też jest ciekawy trop, który tutaj podaliście. Zwłaszcza, że teraz właśnie rozstali się z wcześniejszą grupą odpowiedzialną za marketing. Może rozstali się w niespecjalnie dobrych warunkach, może mają konflikt interesów. Ja nie mówię, że tak jest, absolutnie. Ale gdzieś tam sposób, w jaki drążycie ten temat i zakładacie poszczególne scenariusze, myślę, że jest ciekawy. Zielony nick oznacza świeże konto. No to tym bardziej. Czy dzisiaj pójdę? Kuba! Dziękuję bardzo! Robimy pompeczki D. Nie ma problemu, ale ja mam robić czy Natalia, bo nie wiem. Dobra, zaczynam pompować, tylko nie wiem, czy ja mam sam pompować, czy z Natalią teraz. Co ty robisz? Nic
No dobra. Tylko żeby ci nic nie wypadło, bo będzie pan. Nic nie wypadnie. Na pewno? Na pewno. Stary, jak ci tam zadzwoni, to jest źle, nie? To mam bana wtedy. No nie, no. Ja robię 50 w takim razie. A ja 20. A ty 20. Poczekaj, bo mi też może mogą mi plecy pęknąć, poczekaj. Czekaj, ty musisz z przodu, bo ja jestem większy, to cię zasłaniał. Tutaj, kładź się. Widać to? No tu masz kamerę, stary. Znaczy, okay. Widok na kamerę. Dobra. No, a dawaj, ja sam no czekaj, no to ale pani, żeby cię było widać. No widać mnie. No, a zrób pozycję. Ja mam... Weź nogi. No idź sobie. No tak nie... A tak nie widać, czekaj. Nie, leż! Ja cię przestawię. Mnie okej? No. Okej? O! I tu cię widać. To raz ty, raz ja. Ale jak? Że na zmianę po pompce, czy co? Nie, no ty 20, a potem ja 50. To był zły pomysł. Czekaj. No nie, no rób, połóż się. Ja zobaczę, czy mnie widać tu wtedy. Dobra, widać nas, dawaj, robimy razem. Czekaj. 3, 4, 20. Zmarzone ręce. Nic, ja 27 zrobiłam. Ja zrobiłem 58. Ale 20 pod rząd. Ja 58. Ale 30 by było. Teraz zrobiłem 58. Dziękuję, do widzenia. A masz silnego masz mężczyznę, nie? Ja też jestem silna. Co nie? Nie zrobiłem 40. Zrobiłem 58, liczyłem. No nie oszukałem, no nie oszukałem. Widzowie, mnie ręce bolą, ja trening robiłem dzisiaj. Czekajcie, jak mi zarzucacie oszustwo, ja sobie obejrzę powtórkę. Moment. Nie pozwolę na takie... Uwaga! Obejrzyjmy to wspólnie. Ale pompki. O nie, czyściutko. Nie, no zero oszustwa, nie? Pompki zrobiłem. Ty też. Do końca pokaż, nie? No nie chce mi się 58 pompek oglądać, nie? Natalia robi lepsze pompki niż Sergio XDD. Darafciu jest w formie. Ale jednocześnie powiedzieli, że robisz lepsze pompki niż Sergiusz. A Sergiusz robi pompki? Co ty mówi? Dobra, nie. Akcja antybójkowa. Choć oceny niestety jej entuzjazmu nie podzielają. 1,7 gwiazdki na 5 możliwych. Tyle ta książka uzyskała na stronie Legimi i tylko nieco lepiej poradziła sobie w Empiku, uzyskując również w 5-stopniowej skali 2,5 gwiazdki. Ciężko było, tragedia, nie polecam, zawiodłam się i tak dalej, a na dodatek użytkowniczki TikToka wrzucają wideo negatywnie recenzujące książki Julii i te filmy zdobywają olbrzymie wyświetlenia, nierzadko przekraczające kilkaset tysięcy odsłon. Jej książka została wydana w momencie, w którym ona ma tak skąpy zasób słownictwa i tak skąpe zdolności pisarskie. Te wszystkie opinie są o tyle zastanawiające, że Julka na poziomie produkcyjnym podjęła generalnie mądrą decyzję, nie pisząc książki samodzielnie, a zamiast tego zaprosiła do współpracy Przemka Korso, który jest pisarzem. Właśnie chciałem powiedzieć, że z całym szacunkiem do świata influencerskiego, ale tutaj naprawdę więcej osób jest bliżej do niż do osoby inteligentnej. Więc ciężko mi w to uwierzyć, że na polskiej scenie influencerzy sami piszą książki, a nie zlecają komuś napisanie za nich albo wspólne tworzenie. Wspólne tworzenie zazwyczaj polega na tym, że ktoś ci to pisze. I tak tylko powiem, że już było parę książek youtuberów i z tego co wiem, to akurat te, o których słyszałem, były pisane przez ghostwriterów. Wydaje mi się, że tutaj sytuacja wygląda podobnie, chyba że pan Przemek stwierdził, że spróbuje się językiem dostosować do odbiorcy Julii Żugaj, tak żeby taki mały skrzacik siedmioletni mógł to przeczytać i zrozumieć. Robimy to, co influencerzy przez 24 godziny. No influencerzy nic nie robią, tak szczerze. No to dobra widzowie, w takim razie na samym początku oczywiście filmu standardowo przypominamy wam o zostawieniu łapki w górę.
śniadania. Kto? Bo... Serio? A ja przypominam o tym, że możecie kupić sobie subskrypcję na moim... A nie, to nie ten, to nie ten platforma. To, łapkę... A, badonek. O, serio, stary. Jakbym zaczął ten dzień? W sumie mam ochotę na gofry proteinowe, najlepiej Kai, więc już tam będziecie musieli sobie skombinować przepis od nich z kanału. A to też ma być jakiś challenge, więc dacie radę chyba. Tak, gofry proteinowe bym zjadł. Poznam. Ej, łatwe to wyzwanie. Znajdź teraz. Nie wiem, chłopie, ja tu nic nie robię w tym domu, mikser znać. A skąd mam wiedzieć? Thermomix mam. Ej, weź, no proszę. Ja nie wiedziałem, gdzie jest sól w moim domu, a ty mi się pytasz, gdzie jest mikser. Nie no, tu nie będzie, to jest schowane słowo. Tu nie będzie. Tu nie będzie, nie. Ale powiem wam ogólnie, to coś w tym jest, jeżeli chodzi o dom. Kobiety są totalnie... Tak szczerze, Natalia lepiej wie, gdzie jest moja czapka, skarpetki i inne rzeczy niż ja. Kobiety są na tyle dziwne, że one biorą w twoim mieszkaniu wszystkie rzeczy, rzucają w inne miejsca, bo twierdzą, że sprzątają, a potem ty nie wiesz, gdzie coś jest. Ale one pamiętają. Nie oglądam już Freeza, więc nie na streamach, nie. Za to, co on mi zrobił. I mam nadzieję, że następne challenge nie są związane z żadną z aktywnością fizyczną, kurwa. Tylko... Pobiegaliście do 14, to chyba jest pora obiadowa już, także... No. Od kolejnego twórcy internetowego, wspaniałego. Pomysł na obiad, co on by zjadł? Co bym zjadł? Słuchajcie, przebrałbym się w takiego farmera z Ohio, Teksasu. Następnie poszedłbym do drugiej knajpy, zamówił dużego pieczonego prosiaka w warzywach, takiego wiecie, całą tackę zapierdolony z jabłkiem w pysku. I w momencie, kiedy kelner już wam go podwiezie, to opierdolicie tylko to jabłko z pyska, a prosiaka wpierdolicie do worka i wpierdolicie szybko z tej knajpy. Redem, redemszy, nie? Zaczęli prosiak. Ja... A gdzie takiego prosiaka znajdziesz? Ja bym sam to zjadł, gdyby Rusami to serwowali. Zostaliśmy poinformowani, że jest takie coś możliwe, ale nie jest to możliwe do wykonania na już. Potrzebny jest po prostu do tego... Czas, no bo to nie da się tak z dnia na dzień. Jeszcze dzisiaj jest sobota, to tak no... Więc Kuba powiedział, że w przyszłym tygodniu, nie? Kuba powiedział, że ma film alternatywny od Parisa, tak. I jest to. Ma jeszcze jeden pomysł na swój własny obiad, co by zjadł i w jaki sposób, więc go właśnie przesyłam do Dawida teraz. Ale ogólnie pomysł z prosiakiem... Mocny, mocny! Alternatywa, jeśli z prosiakiem się nie uda, body sushi. Tylko że wpi***li z siebie nawzajem. Na golasa. Na golasa. Na golasa. Tak, to się je na golasa. Tylko no. Ja nie jestem ogolony. Jeden jest z przodu, a drugi jest z tyłu. To ty jesz z jaj. Ale musi... Ja jem skąd? Z dup. A ty z jaj. Dobra. Ja błagam, nie! No proszę, powiedzcie, że to żart. Do naga i na stół. Ja chciałbym... Czekaj, moment, moment. Oni się nawet po bieganiu nie umyli, będą brudasy z siebie wzajemnie? No, nie no, przesadzili. Jeżeli naprawdę Gino, jemu ze spoconego jaja sushi na Twitcha nie chcę mieć nic wspólnego z YouTube'em dzisiaj. A tu, żebyś krewetkę w tempurze se tu wsadził? Proszę tylko, żebyś zobaczył, jak śmierdzi palec. To jest taki zapach, widzowie. Jak macie, nie podrzecie do końca dupy i wam się poci dupa i se przejedziecie z ciekawości palcem. Ej, mi się na samą myśl wymiotować chce i nawet nie żartuję, przysięgam, chcę mi się wymiotować. Co ty masz z kozoarami, k***a? Ta pan, co się dzieje na tym paznokciu? Ja cię, co tam jest? Co ty masz z kozoarami? O, grzyb tam jakiś jest, pan, co to jest, człowieku? Ja, chłop mu grzybowo każę. Nie. Nie. Nie! Błagam, gdzie ze spoconych ch**? Jeszcze to wącha. Sushi czy film? Ja sushi wyrykał. Najgorsze jest, że to jeszcze go ch**em zalatuje. Ej, mnie to przeraża, ja nie wiem skąd Gino wie jakiego smakuje. Ale poczekaj. Daj sojowy sos jeszcze. Nie! Spod pachy spoconej! O k***a. Jeszcze jakby na trawniku leżała tak jak u mnie, wyobraźcie sobie to. O k***a. Jezu! Wy nawet nie wiecie jak spod pachy k***a, jak się spoci, ja wiem. Ue, nie! Nie ma szans. Proszę cię. Chłopie, mówisz, że nie ma szans ze stopy, jak ty z k***a mu jadłeś. Ej k***a, co to jest za ten? Ja i, a ten drugi mu ze spoconej d*** po 10 kilometrach. Ej, o tu chodzi? Polskie jackass, człowieku. Ja bym tego nawet za pieniądze nie zrobił. Żygać mi się chce, przysięgam. Dobra, nowa sezona.
Wcale mi się żygać chce. Ja co, oni są obrzydliwi, człowieku. Czemu wy się nie umyliście, po prostu? To i tak byłoby grube. Dobra, myślę, że to co było ciekawe już zobaczyliśmy, także ja wam dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas tutaj na YouTube.